Do tej pory towarzyszyły nam wielkie emocje, ale teraz towarzyszyć nam będą ogromne emocje, gdyż nadszedł czas na finał. Przypominam, w tej rundzie finałowej liczy się ilość punktów. Pytań jest 5, kto pierwszy, ten lepszy. Zrozumieliście? Dobrze. Pytanie pierwsze. Film polski. Który film w ciągu ostatnich 2 lat był hitem? Widzę, że pan się zgłosił, zanim jeszcze zadałem pytanie. Żaden! Tak, film Żaden w reżyserii Stefana Krzywińskiego. Dla kogo pytanie? Dla siebie poproszę. Ogrzewanie. Jak nazywamy popularny żeliwny piecyk do ogrzewania domu? Koza? Bardzo dobrze. Dla kogo kolejne pytanie? Dla siebie jeszcze raz poproszę. Obrzędy. Jak nazywamy stary pogański obrzęd ludowy przypominający dzisiejszy Halloween? Koza! Bardzo dobrze, jest pan naprawdę wyśmienitym graczem. Dla kogo kolejne pytanie? To może dla pani Zofii. Dla pani Zofii, proszę. Literatura polska. Jak nazywał się główny przeciwnik Harry'ego Pottera? Saruman. Chodziło o sama wiesz kogo. Dla kogo pytanie kolejne? Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Polityka. Jak popularnie nazywamy ludzi, którzy siedzą w Sejmie? Pan Edmund był pierwszy. Złodziejów. Znowu dziwna forma. Tak czy inaczej, nie jest to poprawna odpowiedź. Poprawną odpowiedzią było posłowie. Tym samym pan Bożydar zwycięża. Hip, 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 hura, hip, hip, hura. Wygrana jest u pana. Zobaczmy jeszcze klasyfikację ogólną naszego finału.